Magdalena Chramik, dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nasz dzisiejszy program. Szanowni Państwo, już za chwilę specjalna rozmowa z zastępcą prezesa do spraw technicznych i eksploatacji, panią Małgorzatą Cichocką. Dowiecie się Państwo, jak pracuje spółdzielnia, jak wygląda dezynfekcja na terenie osiedla i też powiemy o tym, jak wygląda sytuacja z osobami, jeśli są na terenie osiedla osoby pozytywnie zweryfikowane pod kątem koronawirusa. Szanowni Państwo, uważajcie Państwo, jak wychodzicie poza miejsce swojego zamieszkania. Bardzo proszę, jeżeli jest to konieczne, o to, żebyście Państwo wychodząc z mieszkania używali rękawiczek. To już w tej chwili są takie zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szanowni Państwo, tu chodzi o bezpieczeństwo Państwa wszystkich, nasze wspólne, także te środki ostrożności są bardzo ważne, bardzo potrzebne. Jeśli chcecie Państwo uzyskać pomoc, na naszych stronach wyświetlamy numer do Ośrodka Pomocy Społecznej. Działa również Samopomoc Sąsiedzka. Proszę zadzwonić do swojej administracji. Tam są podawane numery telefonów do koordynatorów, którzy Państwu pomogą. Jeżeli ktoś z Państwa nie musi wychodzić z domu i szuka takiej pomocy, ta pomoc jest. Wystarczy zadzwonić, skontaktować się i ta pomoc do Państwa dotrze. Tym bardziej, że napływają do nas informacje z sanepidu wojewódzkiego, z województwa mazowieckiego, że te osoby są, znaczy osoby objęte kwarantanną, osoby objęte opieką sanepidu są na terenie Bemowa, są na terenie osiedla Górczewska. Także prosimy wszystkich Państwa o to, by zachować szczególną ostrożność w trosce o życie swoje, swoich sąsiadów, swoich najbliższych. Szanowni Państwo, mamy taką dobrą wiadomość, bo dzięki takiej wspólnej pracy parafii, jak i też naszej telewizji kablowej Górczewska, zarządu, który pozwolił na to, byśmy dysponowali takimi środkami, które pozwolą nam zapewnić Państwu transmisję z rekolekcji wielkopostnych. W planach jest również całe triduum paschalne, żebyście Państwo byli z tą ucztą duchową na bieżąco za pośrednictwem właśnie telewizji kablowej Górczewska. Szanowni Państwo, pomagajmy sobie wszyscy w tym szczególnym czasie. To jest taki czas dany wyjątkowy, szczególny, trudny czas nam wszystkim. A teraz już zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z panią wiceprezes. Jeżeli chcecie Państwo skontaktować się z naszą redakcją, podsunąć nam jakieś treści, którymi powinniśmy się z Państwem podzielić, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszam na rozmowę, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się Państwo zdrowo. Pani prezes, bardzo serdecznie dziękuję za chwilę poświęconą i za tą możliwość porozmawiania z panią. Na ten głos zarządu spółdzielni czekają mieszkańcy, bo od 2 tygodni otrzymują komunikaty, jak wygląda działalność spółdzielni. Ale to dobrze usłyszeć pani głos. Jakby mogła pani powiedzieć mieszkańcom, jak wygląda, jak funkcjonuje spółdzielnia, jak, w jakim stanie psychicznym są pracownicy, bo jednak codziennie przychodzą do pracy. Jak to wszystko w tej chwili państwo koordynują? Dobrze, to już odpowiem na to pytanie. Oczywiście pracownicy, no jak wszyscy my, wszyscy obywatele są przestraszeni, no i nie ma co tego ukrywać. To jest normalne, ale pracujemy w normalnych godzinach, natomiast pracujemy jak gdyby zmianowo. Staramy się, aby w każdej komórki część osób była na pracy zdalnej, aby w razie, gdyby wydarzyło się coś, no niestety, nieprzewidzianego, mielibyśmy cały czas w zapasie drugą, jak gdyby, ekipę. Zmiana. Mhm. Ja również pracuję w pracy zdalnej częściowo, chociaż dosyć rzadko, no ale jednak, także czekam na zmianę drugiego pana prezesa i żebyśmy mogli po prostu troszeczkę to, jak gdyby, w zarządzie również rozdzielić, jak gdyby, te prace. Administracje, ja wiem, że są zamknięte, ale jest możliwość dodzwonienia się, jest możliwość złożenia wniosku i zarówno do nas, jak do administracji. I administracje, proszę mieć to na względzie i uwadze, że również pracują w pracy zdalnej, czyli nie wszyscy są w każdym dniu obecni. Dlatego no, nieraz jest taka oczywiście jak gdyby poślizg w odbieraniu telefonów, załatwianiu spraw, ale my wszyscy pracujemy, gospodarze pracują. No, oczywiście za widokiem osób, które są na zwolnieniach lub na urlopach.
które miały przewidziane. Pani prezes, mieszkańcy wiedzą o tym, bo mówię, komunikaty do nich docierały. Teraz wszyscy tak jakby bacznie przyglądają się ciągom tym pieszym, komunikacyjnym, po których się poruszają, rzadziej korzystają z wind, częściej chodzą tymi klatkami schodowymi. Informowaliście Państwo za naszym pośrednictwem o tej dezynfekcji, która jest realizowana 2-3 razy dziennie. Proszę powiedzieć, bo mieszkańcy też mówią, że na przykład nie czują tego na klatce, to znaczy wychodzą i na przykład czy nie widzą tej osoby, czy nie czują tego środka w powietrzu, że na przykład była ta dezynfekcja. Jak to wygląda technicznie? I pytanie jeszcze, jak to jest kontrolowane, tak? Bo też mieszkańcy o to pytają. To znaczy, jeżeli chodzi o kontrolę, to możemy tylko i wyłącznie polegać na kontroli administracji, bo no, ja nie chodzę na kontrolę. Natomiast dzisiaj mieliśmy posiedzenie zarządu, byli kierownicy administracji, pojedynczo przychodzili i rozmawialiśmy z nimi i ta dezynfekcja będzie nawet 4-5 razy dziennie prowadzona. Także i wcześniej rano i co 2-3 godziny jest ona, ponieważ mamy zapas tych środków. To jest środek na bazie alkoholu i on jest bardzo ulotny, ten zapach. I powiem szczerze, jego czuć jest przez 2-3 sekundy i natomiast działanie jego jest oczywiste, jest w porządku, to jest działanie odkażające. No, jeżeli chodzi o zapach, tam nie ma żadnych domieszek zapachowych. Może dlatego nie czuć tego, natomiast no, wiem, że wszyscy się starają, aby to było wzmożone w tej chwili do 4-5 razy dziennie, co jakieś 2-3 godziny, żeby była odkażane i również wieczorem między 18 a 19 powinno też być to wykonywane. Oprócz tego no, niestety mam troszeczkę smutniejszą wiadomość, że na jedynce, na osiedlu numer 1 są 2 stwierdzone przypadki zarażenia, także naprawdę bardzo proszę o ostrożność po prostu. O jak gdyby no naprawdę uwagę na to, czego się dotyka, kiedy się wychodzi, żebyśmy nawzajem sobie nie przenosili tego wirusa. Żebyśmy nie zarzucali na przykład śmieci tam, gdzie niepotrzebne. Przecież mamy przydzielone własne altany. Po co rzucać coś takiego, co potem nagraża innym? My nie wiemy, co jest. To jest na... Jeżeli rzuca się śmieci pod murkiem drugiej altanki, to jest naprawdę grubo nie w porządku. Ja apeluję do wszystkich, żeby naprawdę zwracali na to uwagę, żeby nie gromadzili się ludzie na klatkach schodowych, o czym też się dowiadujemy. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Bardzo proszę o ostrożność. Jeszcze raz o to apeluję. Pani prezes, mieszkańcy po akurat wczorajszym wieczorze rozdzwonił się nasz redakcyjny telefon, bo mieszkańcy widzą na przykład, jak na niektórych budynkach pojawiają się patrole policji i no chyba to jest sprawdzanie, czy ktoś przebywa w domu, czy na pewno nie opuścił swojego miejsca zamieszkania. Wiemy o takiej sytuacji na ulicy Lazurowej, właśnie wiemy na ulicy Koszuta, więc to tak naprawdę jest bardzo blisko każdego z mieszkańców. Chciałam zapytać, czy Państwo macie kontakt ze służbami właśnie takimi interwencyjnymi, jak policja, sanepid, jak to w ogóle się odbywa, bo wiemy też, że wczoraj została dokonana taka dezynfekcja na CITO w bloku chyba, prawda, w ciągu takim komunikacyjnym właśnie po odprowadzeniu jednej osoby do karetki, Państwo zareagowaliście. I dzisiaj też będzie, tak. Mhm. Tak. Czy ten kontakt właśnie z tymi służbami jest? Wiemy, my jako dziennikarze wiemy, że on jest bardzo ograniczony, bo też mamy kontakt telefoniczny z sanepidem, ale w tej chwili tam są wszystkie ręce na pokład rzucone, żeby tą sytuację jakoś opanować. Czy ten kontakt spółdzielni, właśnie też o to pytali mieszkańcy dzisiaj rano dzwoniąc, czy po prostu do Państwa coś dociera, tak żeby reagować automatycznie, jeżeli taka sytuacja się właśnie wydarza na terenie osiedla? To znaczy reagować, pani Magdo i wszyscy Państwo chyba doskonale wiecie, że my nie otrzymamy adresu w żaden sposób. Mamy kontakt z policją i wiemy, że jest dużo kwarantan na terenie osiedla naszego całego, ale to są kwarantanny również ludzi zdrowych. I te adresy nie zostaną nam w żaden sposób przekazane, bo już o tym rozmawialiśmy. Także, ani przez sanepid, ani przez policję. No właśnie tutaj też chodzi o to, żeby Państwo wyda nowe rozporządzenia, ale my nie mamy prawa się o tym dowiedzieć. Jeżeli to jest przypadek, że kogoś
zabierają, to to jest nasza profilaktyka, że my odkażamy natychmiast klatkę i tak dalej, bo my wiemy i widzimy to. Pani prezes, my też jako dziennikarze mamy taką informację, że rzeczywiście ludzi w kwarantannie jest dużo na terenie Bemowa, ale też są mieszkańcy właśnie w kwarantannie na terenie osiedla i są objęci tym nadzorem sanepidu, także ogromna prośba, szanowni państwo, pozostańcie w domach i też jest ta szczególna ochrona swoja i mieszkańców, prawda? Jak mieszkańcy wychodzą, to też starajmy się nie dotykać poręczy, mimo że one są odkażane przez państwa. Tak, dlatego, że jednak ten czas między jednym odkażeniem też jest czasem rzędu paru, 2-3 godzin, a to już może wystarczyć do przeniesienia wirusa. Pani prezes, pokazywaliśmy również i pokazujemy cały czas, bo operator jest na terenie osiedla, jak wyglądają zabezpieczone place zabaw. Są wywieszone informacje, że są zamknięte. Taki apel od pani do mieszkańców, bo państwo zamykacie, a mieszkańcy i tak wchodzą mimo tych apeli. Ja tak. Niestety są przypadki, że zrywane są te zabezpieczenia i ludzie wchodzą. Mam nadzieję, że to nie wchodzą mamy z małymi dziećmi. Ja rozumiem, że to jest naprawdę bardzo ciężki czas dla osób z dziećmi, bo no trudno jest dzieciom wytłumaczyć, że nie mogą wyjść, że nie mogą się bawić, ale proszę wziąć to pod uwagę, że nie wiemy, kto tam w nocy przechodzi, kto przechodzi wieczorem. My nie mamy pojęcia, kto tego dotykał, w jaki sposób, dlatego naprawdę proszę nie niszczyć tych zabezpieczeń i nie wchodzić na te place zabaw. Pani prezes, jeszcze na koniec taka informacja dla mieszkańców, którzy na swoich budynkach mieli zaplanowane prace różnego rodzaju, czy to remontowe, czy to właśnie zgodnie z tym planem remontów, które się odbywały. Co z tymi pracami? Jak państwo tym zarządzacie? Czy one się odbywają, czy skończą, czy jaki jest proces w tej chwili? Jeżeli chodzi o proces, to nie powiem tego w tej chwili. Wiem, że w jednym przypadku kończą się prace, bo trwają w piwnicy, więc naprawdę trzeba to skończyć. W paru przypadkach zostały zawieszone. Przetargi w tej chwili również zostały przez nas przedłużone terminy. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś złoży oferty, bo na poprzedni termin na przykład okazywało się, że nikt nie złożył żadnych. Także staramy się te prace troszkę ograniczyć do niezbędnego minimum po prostu i żadnych nowych prac w zasadzie w tej chwili no, nie podejmujemy oprócz drobnych napraw typu urwana rynna, zabezpieczenie czegoś i tak dalej. To są naprawdę drobne prace. Pani prezes, tylko takie w tej chwili wykonujemy. Pani prezes, jeżeli chodzi o te awarie, to tak jak pani powiedziała, jeżeli coś się wydarza, oczywiście ten kontakt z administracją jest, można zadzwonić, może trudniej się czasami dodzwonić, bo czy jedna, czy dwie linie telefoniczne, ale pracownicy ale są na posterunkach. Ale jest zawsze ktoś. Dzisiaj jest też awaria na Trójce i wiemy o tym. No niestety takie rzeczy się mają prawo też zdarzyć. I na pewno ktoś od nas albo z działu technicznego, albo administracja na awarię na pewno będziemy zawsze reagować. Więc proszę się tego nie obawiać po prostu, że zaprzestaniemy takiej działalności. Pani prezes, i ostatnie pytanie. Też dawaliśmy taki komunikat na prośbę mieszkańców Legendy 3, żeby były rozszczelnione okna na właśnie tych ciągach komunikacyjnych na klatkach schodowych, bo ważne jest to, żeby te okna nie były szczelnie pozamykane. No tak, ważne jest, żeby był ruch powietrza. Żeby po prostu bardziej ten przepływ powietrza był większy, żeby ewentualność przeniesienia tego wirusa zmniejszyć poprzez przejście powietrza na zewnątrz, prawda, przez ruch powietrza. Czyli mieszkańcy też mają tak, tą pewność, tak, że i mieszkańcy, ale też mieszkańcy wiedzą, mogą spać spokojnie, że ci, którzy dbają o tą dezynfekcję na budynku, też sprawdzą te okna, żeby one były rozszczelnione, żeby to jest taka wspólna nasza w tej chwili praca. Tak, oczywiście zachęcam do tego, że gdybyście państwo też coś widzieli, że coś jest nie tak, żebyście dawali nam znać, ale żebyśmy byli no, w tych ciężkich czasach dla wszystkich solidarni po prostu. Działamy, robimy to, co tylko możemy. No, nie wiem, co możemy więcej, a co możemy mniej, to się okaże po wydaniu kolejnych rozporządzeń niestety.
Pani prezes, dużo siły i bądźmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Dziękuję i nawzajem wszystkim życzę dużo siły i zdrowia. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. I jeszcze na zakończenie naszego programu gorąca prośba. Jeśli nie musicie Państwo wychodzić z domu, pozostańcie w nim.